Tym razem z ogrodową kamerą udaliśmy się na Podkarpacie. Tu, 7 km na północny wschód od Przemyśla, znajduje się Arboretum w Bolestraszycach. W Arboretum zgromadzone zostały cenne zabytki przyrody i kultury oraz liczne kolekcje roślin, m.in. dendrologiczna, kolekcja irysów, traw, roślin wodnych czy kolekcja derenia jadalnego. Arboretum w Bolestraszycach słynie z bogatej kolekcji derenia jadalnego, ale nie tylko. Na terenie arboretum znajdują się także sady, w których znaleźć można wiele odmian starych jabłoni. Niektóre z nich są już zupełnie zapomniane. Jednak coraz częściej w sprzedaży możemy znaleźć sadzonki tych drzew. Które odmiany warto posadzić w naszym ogrodzie? Elżbieta Smolińska, zapraszam do Ogrodu Bez Tajemnic. Arboretum w Bolestraszycach założone zostało w 1975 roku. Zajmuje ono powierzchnię ponad 28 hektarów. Na terenie arboretum znajduje się piękny park oraz dwór z XIX wieku. Teren jest dość zróżnicowany. Umożliwiło to rozplanowanie założenia na dwóch tarasach. Na niższym znajdują się dwa duże stawy, które obsadzone zostały licznymi roślinami wodnymi. Brzeg natomiast obrasta kolekcja irysów. Duży udział w powierzchni arboretum stanowi dział roślin użytkowych, w skład którego wchodzi kolekcja derenia jadalnego oraz okazały zbiór starych odmian jabłoni i grusz. Arboretum zostało założone w 1975 roku, w przyszłym roku będziemy obchodzić 400-lecie, przez profesora Jerzego Piureckiego, jako placówka naukowa, która miała zajmować się ochroną naszego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego w tej części Polski, bo w tej części Polski ogrodu nie było wcześniej. I placówka zaczęła od roślin chronionych i właśnie profesor też Piurecki zaczął zbierać jabłonie, stare odmiany, derenie, grusze, widząc, że to wszystko jakby jest marnowane, wycinane i nie szanujemy tej naszej tradycji. Kolekcja starych odmian jabłoni i grusz powstała pod koniec lat 80. Większość drzew zgromadzonych w bolestraszyckim sadzie pochodzi z terenu Pogórza Przemyskiego. Część odmian sprowadzonych zostało tu z ogrodu botanicznego w Powsinie. Wiele starych jabłoni zebranych w arboretum jest nienazwanych, gdyż pochodzą z prywatnych ogrodów, których nie przywiązywano uwagi do nazw odmianowych. Z tego też powodu trudno określić dokładną ilość odmian znajdujących się w arboretum. Samą liczbę trudno jest mi określić, ale takich, które są nazwane, to mamy około 100 takich odmian. I to są zarówno takie, które znamy, które są wymieniane, zwłaszcza starsze osoby wymieniają te odmiany, a jest sporo też takich, które w ogóle nikomu w pamięci nie pozostały. No z tych znanych to chociażby krąselskie, to taka odmiana bardzo, bardzo często i chętnie wspominana. Kosztela to też znana odmiana. Szare, złote renety. Z rzadziej spotykanych to tu u nas na terenie to akurat może taka odmiana kardynalskie. No jeszcze grawsztynki, to też takie pyszne wrześniowe jabłuszka. O, jeszcze kandyl synap, to taka odmiana o ładnym pokroju, ładnych owocach. Odmiana kandyl synap cechuje się cylindrycznymi, średniej wielkości owocami. Jest to niedużych rozmiarów drzewo, które późno wchodzi w owocowanie. Owoce są bardzo smaczne i soczyste, dojrzewają w drugiej połowie września. W Polsce najczęściej uprawiana była w Sandomierskim. To jest odmiana, która pochodzi z Krymu. Taką ma nazwę kandyl synap. Ciężką nazwę. No taką inną, nie obco brzmiącą. Jest to odmiana, która może być, myślę, że polecana. Ja bym ją na przykład polecała do niewielkich ogrodów jako taka roślina ozdobna. Ponieważ w młodości rośnie bardzo wąsko kolumnowo, ma taki kolumnowy pokrój. Po czym jak zaczyna owocować, to te gałązki zaczynają jej się tak przewieszać. Robi się taka jakby płacząca. I właśnie wtedy te owoce tak pięknie wyglądają jesienią. I one fajnie jeszcze też się wybarwiają, prawda? Tak, to jeszcze nie jest taki kolor ostateczny, bo ten rumieniec nabiera jeszcze większej intensywności.
a ta zielona część robi się żółciutka, więc one rzeczywiście wyglądają jak takie lampioniki. I kiedy one dojrzewają? We wrześniu, w połowie września są takie już właściwie dobre do jedzenia. I ponadto doskonałe są na soki, takie soki tłoczone na zimno. Bardzo dużo tego soku można z nich uzyskać. I jaki one mają smak? No takie winno-słodkie. Owoce tej odmiany możemy przechowywać w piwnicach nawet do stycznia. Kolejną ciekawą odmianą wartą polecenia jest Calvilla. To jest Calvilla jesienna czerwona i ta barwa jest nie tylko barwą skórki wewnątrz, po ugryzieniu czy przekrojeniu jabłka, miąższ też jest taki, można powiedzieć, czerwony, właściwie mocno zaróżowiony. Te jabłuszka zerwane na początku września można przechowywać do grudnia i dawniej były używane właśnie często jako taka ozdoba choinkowa, bo po wypolerowaniu skórki ona robi się taka błyszcząca i wygląda jak taka bombka choinkowa. Teraz właściwie nie wiesza się już jabłek na choince, ale kiedyś to były jedne z podstawowych ozdób choinkowych, takie jabłuszko. Calvilla jest drzewem średniej wielkości. Cechuje się dużą odpornością na choroby. Owoce są intensywnie wybarwione, jednak nie osiągają zbyt dużych rozmiarów. Tu mamy kolejną odmianę o takich dużych, ładnie wybarwionych owocach. Jak ona się nazywa? To jest różanka berneńska. Bardzo, myślę, że godna polecenia odmiana, dlatego że no, jako jedna z nielicznych wśród tych dawnych odmian owocuje corocznie. Nie wchodzi w taką przemienność, kiedy to w jednym roku mamy owoce, w drugim ich nie ma. Ona owocuje corocznie. Jak widać, dosyć dużo tych owoców i duże są, prawda? Dodatkowo właśnie charakteryzuje się jeszcze tym, że jej miąższ po przekrojeniu nie ciemnieje. Takie odmiany są bardzo cenne, jeżeli chodzi o suszenie na przykład. Nie trzeba żadnych przeciwutleniaczy, one po prostu pokrojone mogą wyschnąć i są dalej ładne i białe. Różanka berneńska jest odmianą szwajcarską z drugiej połowy XVIII wieku. W Polsce była mało rozpowszechniona. Owoce różanki dojrzewają w połowie września. Doskonale nadają się na soki, wina i jako jabłko deserowe. Różanka berneńska nie należy do odmian, które można długo przechowywać. Zupełnie inaczej jest w przypadku żeleźniaka. Jest to jabłko, które do jedzenia nadaje się dopiero w grudniu, a przechowywać domowym sposobem możemy je nawet do czerwca. To jest odmiana, która była bardzo chętnie uprawiana, ze względu na to, że doskonale się przechowuje w takich zwykłych, domowych warunkach, w piwniczce po prostu. Sam owoc jest bardzo ciężki, twardy. Spadając z drzewa w ogóle się nie obije. I na powierzchni całego owocu jest taki siny nalot. Podczas przechowywania ten siny nalot robi się taki błyszczący. To jabłko zaczyna być takie tłuste w dotyku. I to dodatkowo chroni ten owoc właśnie przed wysychaniem. Dlatego tak długo mogą się przechowywać. Tak naprawdę dobre do jedzenia są na przedwiośniu, w marcu. One były też bardzo cenione wśród sadowników ze względu na ciężar owocu. Są ciężkie, więc dawały dobrą wagę. Także to też była taka dodatkowa cecha, która przemawiała za uprawą tej odmiany. No ponadto dosyć odporne są na choroby. Omawiana odmiana pochodzi z Bawarii. W Polsce najczęściej uprawiana była na południowym wschodzie. Drzewo jest odporne na choroby i mróz. Późno wchodzi w owocowanie, jednak w zasobnym podłożu obficie owocuje każdego roku. Odmiana doskonale nadaje się na przetwory i do bezpośredniego spożycia. Owoce najsmaczniejsze są na przedwiośniu. Wtedy są najsmaczniejsze, wtedy nabierają tych takich no, właściwych cech smakowych, zapachowych. Teraz jesienią to właściwie najlepiej położyć je w piwniczce i zapomnieć do wiosny. I one są tak twarde, że nawet jak będziemy zbierać je z ziemi, tak? Tak, to nie ma to znaczenia. Nie muszą być obrywane, mogą być nawet zbierane z ziemi i tak się doskonale przechowają.
kolejną ciekawą jabłonią o bardzo soczystych i smacznych owocach jest odmiana kardynalska. A to moja ulubiona odmiana. To jest odmiana kardynalskie, czeska. Jabłka bardzo duże, takie trochę spłaszczone. Tak, i ładnie wybarwione. Pięknie wybarwione, wyjątkowo smaczne, takie chrupiące, słodko-winne. I dojrzewają we wrześniu, w pierwszej połowie września i od razu właściwie z drzewa nadają się do jedzenia. Także bardzo polecam. I bardzo dużo tych owoców jest na tym drzewie właśnie. To znaczy w tym roku jest bardzo dużo. Ona jednak cechuje ją przemienność i w przyszłym roku będzie ich o wiele, wiele mniej. Pojedyncze, ale wtedy będą jeszcze większe jak teraz. Jest to odmiana pochodzenia czeskiego. Cechuje się silnym wzrostem. Miąższ owoców jest bardzo smaczny, soczysty, kruchy i słodko-kwaśny. Nie można zapomnieć o jeszcze jednej, chyba najpopularniejszej starej odmianie jabłoni. Tu mamy renetę, to znaczy odmianę z grupy szarych renet. Nazywa się piękna zboskop i najczęściej właśnie tą odmianę uznajemy za szarą renetę, taką typową. Ma ordzawioną skórkę na całej powierzchni owocu, taką w dotyku szorstką. I taki charakterystyczny dla renet miąższ. Taki dosyć kwaśny i gruboziarnisty. I świetnie nadaje się na różnego rodzaju marmolady. Jest kilka odmian renet. Oprócz omawianej, drugą często spotykaną była reneta złota, która mylona jest z renetą szarą. Mamy jeszcze złotą renetę, która wygląda zupełnie inaczej. Nie ma tego ordzawienia i jej skórka jest taka tylko delikatnie szorstka, żółta, z takim delikatnym paskowanym rumieńcem i taki ma bardziej stożkowaty kształt w odróżnieniu właśnie od tej pięknej zboskop. Piękna zboskop to holenderska odmiana renety z XIX wieku. W Polsce często uprawiana była w rejonie grójeckim. Jej duże, baryłkowate owoce o twardym, soczystym miąższu posiadającym korzenny aromat zachwycają do dziś. Z renety możemy przygotować smaczne marmolady i kompoty. Pamiętać należy jednak, aby owoców nie zbierać zbyt wcześnie. Najlepiej w pierwszej połowie października. Owoce zebrane przed tym terminem więdną w trakcie przechowywania. Wiele starych odmian jabłoni posiada jedyny w swoim rodzaju smak i aromat. Coraz częściej możemy spotkać w sprzedaży sadzonki tych drzew. Może posiadają one mniej regularne owoce, a na skórce pojawiają się często różne zmiany. Jednak pomimo to uznać je możemy za odmiany odporne na choroby. Drzewa w sadzie bolestraszyckim nie były poddawane żadnym opryskom. Jak jest z odpornością tych starych odmian jabłoni? Są takie, które są praktycznie zupełnie odporne na choroby grzybowe. No, głównie chodzi nam o parch, bo on jest takim podstawowym takim grzybem, który w wilgotne, ciepłe lata bardzo, bardzo poraża drzewa owocowe. I tak jak obserwujemy te nasze odmiany tutaj zgromadzone, które nie są w żaden sposób chronione, to dla niektórych parch jest rzeczywiście grzybem, który poraża je w bardzo dużym stopniu, a niektórych nie poraża w ogóle, czyli mają taką naturalną odporność. A co było powodem, że omawiane odmiany jabłoni przeszły w zapomnienie? Wydaje mi się, że takim głównym powodem tego była przemienność owocowania, czyli właśnie to w jednym roku bardzo obfite owocowanie, a w drugim jego brak. I to był jeden z pierwszych powodów chyba, dla których wycofywano się z tych dawnych odmian. No i co jeszcze? No jakaś taka moda na kształt, na smak owoców. No w którymś momencie zaczęto produkować owoce o jakimś określonym, charakterystycznym kształcie. Ludzie się do nich przyzwyczaili, zaczęli je kupować, zaczęli je wybierać. I takie, które nie odpowiadały tym standardom, jakby były jakby z natury nie już cieszyły się mniejszą popularnością. Tak.
Arboretum w Bolestraszycach zajmuje się również produkcją sadzonek omawianych starych odmian. Jesienią podczas sprzedaży drzewek można jednocześnie spróbować ich owoców i wybrać te, które najbardziej nam smakują. Państwo tutaj w Arboretum również produkują sadzonki tych starych odmian jabłoni. Tak, co roku szczepimy pewną partię takiego materiału, który potem trafia najczęściej do małych ogrodów, do właśnie jakichś działkowych ogródków, ponieważ to są wszystko drzewka szczepione na silnie rosnącej podkładce, na antonówce. No więc nie nadają się specjalnie do jakichś towarowych sadów, to jest tylko dla hobbystów taka niewielka produkcja nasza. I jakie cieszą się największym zainteresowaniem? No jakie? Oczywiście szara i złota reneta. Renety jednak. Tak, renety, kosztele, krąselska też chętnie jest kupowana, koksa pomarańczowa. No co tam jeszcze? Kosztela? Malinowa, oberlandzka. Malinowa. Tak. To są takie, no ludzie te odmiany znają i właściwie to jakby tak boją się próbować czegoś innego, chociaż właśnie podczas sprzedaży mamy taką wystawę jabłek połączoną z degustacją, więc no po spróbowaniu, po skosztowaniu jabłek czasami się ludzie decydują na odmianę, która zupełnie nie była dla nich wcześniej znana. Drzewka sprzedawane w Bolestraszycach szczepione są na specjalnej podkładce z antonówki. Dzięki niej są silniejsze i zdrowsze, jednak wchodzą w owocowanie dopiero w 4. i 5. roku. To, kiedy one wchodzą w owocowanie, warunkuje podkładka. Antonówka działa tak, że one wchodzą w owocowanie dopiero w 4., 5. roku. Także troszeczkę to owocowanie jest późniejsze niż u drzewek szczepionych na podkładkach skarlających. A czy jeszcze ta podkładka właśnie z antonówki na coś wpływa, czy właśnie na tę odporność rośliny, na jej siłę właśnie wzrostu, tak? No bardzo, ma bardzo duży wpływ na siłę wzrostu, bo to są rzeczywiście potem potężne drzewa. No poza tym system korzeniowy antonówki jest taki, że można takie drzewka sadzić na gorszej jakości glebie, w takich miejscach, gdzie no, zwykle może nie zakładalibyśmy sadu, a to, że to jest właśnie, to drzewko jest zaszczepione na siewce antonówki, no to pozwala posadzić ją w miejscu no, takim o trudniejszym. Spacerując po sadzie, naszą uwagę przykuło jeszcze jedno bardzo ciekawe drzewo. Nie była to żadna ze starych odmian jabłoni. Okazało się, że jest to grusza o nietypowych owocach. A to są gruszki. Taki kształt przypominający jabłka wręcz, okrągłe. Tak. I tutaj właśnie jeszcze takie ładne z takim zagłębieniem. I tutaj też taki dołek, jak u gruszek się nie spotyka. Tak. I to są japońskie gruszeczki. Smakują tak trochę inaczej jak nasze, bo żadnego zdecydowanego smaku takiego słodkiego nie mają, ani nawet cierpkiego. Bardzo dużo wody. I kiedy one dojrzewają? To jest wrześniowa gruszeczka. Wrześniowa. Grusza japońska, nazywana również gruszą azjatycką, jest odporna na choroby. Cechuje się również dużą odpornością na mróz. Drzewka kwitną wiosną, są wówczas bardzo zdobne. Grusza japońska jest obcopylna, dlatego chcąc uzyskać dużo owoców, w pobliżu gruszy powinniśmy posadzić przynajmniej 2 różne odmiany, kwitnące w tym samym okresie. Dobrymi zapylaczami są nasze grusze rodzime. W niektórych szkółkach są dostępne sadzonki, na których od razu szczepione są 2 różne odmiany, które będą wzajemnie się zapylać. A już za tydzień w kolejnym odcinku Ogrodu bez tajemnic podpowiemy Państwu, jak sadzić i pielęgnować wrzosy oraz które rośliny sprawdzą się w ich otoczeniu. Do zobaczenia za tydzień!